Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Tonbridge. O jakże dużo mówiącym dużo mówiącej nazwie Bliss Point. Bliss to jest rozkosz, przyjemność, prawie że ekstaza, no ale czyli powinno to piwo dostarczać nam dużych doznań, prawda? Powinniśmy być bardzo zadowoleni. Jest to Hazy American Pale Ale, 5% alkoholu, fajny kolor, fajny taki design, delikatny, a jednak taki bardzo, jakby to powiedzieć, no dużo się dzieje, ale bardzo delikatnie. Jest to nowoczesne podejście do American Pale Ale. Troszkę zamglone, z ogromnymi smakami mango, guławy, i które pochodzą z czterech amerykańskich chmieli. I są to Cascade, Simcoe, Azaka i Citra. W składzie jest słód jęczmienny i pszenica i bardzo tego nie rozciągają. Natomiast na stronie piszą, że jest to low color Malice Otter, czyli bardzo jasny słód jęczmienny. No i pszenica, czyli podejrzewam niesłodowana. Przejdźmy do piwa. Jak widzicie, jest bardzo jasne. Zamglone, ale bez przesady. Piana, jak nalewamy z góry, to robi się naprawdę duże. Już zdążyłem wylać wszystko. Drobna, średnio pomieszkowa, nawet ładnie wygląda. Teraz zdążyła już opaść. Troszkę suchej piany zostało na szkle. Nie jest tak źle. Ładnie wygląda, szczerze mówiąc. No ale aromat nie powala, nie ma jakiegoś ekstazu od razu. Nie, jest troszkę słodowości, troszkę takich egzotycznych owoców, takich raczej jasnych, troszkę ananasa. Ale wszystko na raczej takim no, niskim poziomie, szczerze mówiąc. No, zabełtamy, zobaczymy. Tak, no słodowość, troszkę ziarnistość z pszenicy tutaj czuć. No i takie jasne, egzotyczne owoce. Troszkę ananasa, troszkę lici, troszkę melona, ale niedużo, naprawdę nisko. Gdzie tu jest mango, guława, to ja nie wiem. Zdecydowanie mango nie czuję. Guławę, no, gdzieś tam może by wepchnął. No dobra, przejdźmy w smaku, może będzie. Wasze zdrowie. Niskie nasycenie, chyba cały gaz poszedł w budowę piany. Troszkę słodowości, taka ziarnistość w teksturze z pszenicy. Jest ok, przyjemnie. Troszkę takich cytrusowych akcentów odświeżających. Troszkę soczystości. No może rzeczywiście ta guława gdzieś tutaj się pojawia. Troszkę cytryny, troszkę... grejpfruta leciutko, bardzo leciutko, no i dalej taka mieszanka tych egzotycznych owoców, ale właśnie mango tutaj ciężko znaleźć, także troszkę ananasa, troszkę takich właśnie tych białych owoców, ale nie jest to jakieś takie wybujałe, nie, nie, nie. Tutaj trzeba się tak
troszkę przyjrzeć temu dokładniej, żeby to znaleźć. Jest soczyście, zdecydowanie. Jest odświeżająco, jest delikatne. To jest bardzo delikatne piwo. Jeśli chodzi o goryczkę, to też jest delikatna. Lekkie grechwytowe akcenty i może coś ziołowego też. Także piwo jest bardzo delikatne. Oczywiście jest bardzo pijalne, bo jest delikatne. Jest odświeżanie w tym piwie, zdecydowanie. Jest fajne. Soczystość jest na fajnym poziomie, ale nie powiesz dokładnie, jaki to jest sok. No i ta ziarnistość z pszenicy tutaj naprawdę dużą rolę gra. Nawet w smaku. No cóż, to jest fajne piwo. Fajnie się pije. Jest odświeżające. Relaksujące. Delikatne. Zdecydowanie bardzo delikatne. Aż za delikatne. No i według mnie no to nie dorasta do swojej nazwy niestety. No. Rozkoszy to mi tutaj nie przynosi. Niestety. No. Trzeba by troszkę więcej. Jestem tylko lekko połaskotany. Orgazmu nie ma, niestety. Także fajne piwo, które według mnie jest tak delikatne, że może robić za ersatz dla byle jakiego lagera i spokojnie możecie to pić na barbecue. Fajne, soczyste, odświeżające, sesyjne prawie że, chociaż ma 5%, ale taki ma wydźwięk, że tak powiem, odbiór sesyjny. No ale niestety, troszkę za mało, tylko lekko łechce. Także troszkę rozczarowanie. Chociaż ogólnie piwo jest przyjemne i warto spróbować, prawda? No ale żeby tak, no są lepsze piwa. Są lepsze. Mimo wszystko mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będzie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.